Witam serdecznie telewizor telewizji MTV24 w programie Rozmowa przy kawie. Dzisiaj zamiast kawy mamy wyśmienite lody, które są nominowane do nagrody Lodów Lata. Lodowe tutki to taki wielki, słodki plebiscyt zdrowego pudełkowego i naszej telewizji. A moim Państwa gościem jest człowiek, który tępi tych, którzy nieuczciwie zarabiają na seniorach. Łukasz Salwarowski. Witam się, Łukaszu, bardzo serdecznie. Można powiedzieć, że jesteś osobą, no właśnie, kim jesteś, jakbyś, ja bym teraz powiedział, człowiek orkiestra, ale jesteś prezesem Stowarzyszenia Manko, które działa już od 20 lat jako organizacja pożytku publicznego, jako stowarzyszenie i zajmuje się kampaniami społecznymi, edukacyjnymi. Było ich wiele, Lokal bez papierosa, Polska bez dymu, ale od 8 lat edukacja, aktywizacja, pomoc osobom starszym, seniorom, czyli osobom plus 60, których mamy już w Polsce 9,5 miliona. A jeszcze jesteś redaktorem, masz jeszcze gazetę. No właśnie, co robimy, aby aktywizować, edukować? Wydajemy ogólnopolski magazyn Głos Seniora, ogólnopolską kartę seniora. 19 września organizujemy 6 ogólnopolskie senioralia w Krakowie, ale w ramach też edukacji w zakresie bezpieczeństwa, bo edukujemy w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia, prawa, ekonomii, w zakresie bezpieczeństwa kampania Stop Manipulacji, nie kupuj na prezentacji. O co chodzi? Tak jak równolegle do działań proseniorskich, czyli powstają Uniwersytet Trzeciego Wieku, Kluby Seniora, Rady Seniorów, Senioralia, wszystkie działania proseniorskie, które mają seniorów wspierać i aktywizować, niestety równolegle do nich powstają działania antyseniorskie. No właśnie, to znaczy powstają firmy i instytucje, które chcą na seniorach żerować i ich wykorzystywać. Czy to się, przepraszam, ci przerwę, czy to się tak odbywa, tak jak na przykład do mojej mamy jest telefon, gdzie wylosowała pani, że dostanie tak, pani tak? Że pani przyjdzie i dostanie poza, pani walki. Tak, poza znanymi nam wszystkim przestępstwom na wnuczka, na policjanta, na gazownika, na prokuratora, poza chwilówkami, poza kradzieżami, no niestety coraz tak zwanym oszustwem i manipulacją w białych rękawiczkach, przestępstwo białych kołnierzyków, to są właśnie manipulacje sprzedażowe. Czyli dzwonią do naszych rodziców, ale do nas też, firmy telemarketerskie, zapraszając nas na prezentację do hotelu, do uzdrowiska, do sanatorium, do domu kultury i na wykład o zdrowiu, degustację, pokaz nowoczesnych technologii w zakresie AGD czy zdrowia, ale najczęściej są to bezpłatne badania i jeszcze jest wabienie gratisami, czyli bezpłatnymi prezentami. Mężczyznę wabią z wiertarką, kamerką do samochodu, a kobietę płynem do płukania, robotem kuchennym, wagą kuchenną, zegarkiem, wentylator, grill. No i przychodzimy tam. I tam następuje zamknięcie tych ludzi. Najpierw jest, co bardzo ważne, selekcja. Ja chodzę regularnie i już ostatnio nie jestem wpuszczany, bo jestem za młody, mimo że przedział jest od 40 do 80 lat, jak pani mówi przez telefon, to już jest też dyskryminacją. A tam następuje jeszcze na wejściu selekcja pod kątem, czy ty jesteś potencjalną ofiarą do zmanipulowania. Jeżeli wstępna rozmowa, ocena tego selekcjonera klasyfikuje cię jako osobę, która no jest na bieżąco, na czasie, nie jest lekko zagubiona, od razu jesteś odrzucany, prezent i nie dostaje prezentu. Prezent pocieszenia, jakaś tam portfelik, jakaś kamerka, atrapa, jesteś wypychany, jak stawiasz opór, to przychodzi grubszy, większy, łysawy pan i mówi, że jak jest problem, to on się tym zajmie. No i co? I tamci seniorzy najczęściej, my widzimy, jak nie jesteśmy puszczani, kto jest na sali, to są najczęściej starsze panie, 70+, a kiedy byliśmy na prezentacji, wiemy, co tam się dzieje. Mamy nagrania. I teraz pytanie, dlaczego akurat seniorzy są puszczani i seniorzy są zapraszani? Dlaczego? Bo są potencjalnie, perspektywicznie łatwiejsi do oszukania, ponieważ nie są na czasie z wieloma trendami w nieetycznym biznesie,
nie wszystkie informacje do nich docierają, ponieważ tylko 20% osób jest plus 60 w internecie. I po drugie, bardzo łatwo ich zwindykować. Czyli jak już tam na tej prezentacji zostaną zmanipulowani do zakupu prezentu, produktu. Bo prezent dostają. Tak, prezent dostają. Za 40 razy więcej niż na rynku. Tam jest pan, od razu następuje kredyt. To wówczas bardzo łatwo taki dług zwindykować, ponieważ pan, czy ja, czy ktoś z państwa minus 60 może być bankrutem, może być bezrobotnym. Nie musi mieć na koncie pieniędzy. A senior, czy biedny, czy bogaty, ma gwarantowaną emeryturę co miesiąc. No tak. Dlatego bardzo łatwo go zwindykować. Dlatego oni upatrzyli sobie akurat seniorów jako ofiary do wykorzystania. I my z tym walczymy. Edukujemy seniorów, ich rodziny. Powstał spot telewizyjny, powstał spot radiowy. Wystąpili w nim seniorzy, nasi ambasadorowie. Ulotki, plakaty. Edukujemy seniorów, rodziny, ale też urzędy gmin i miast, aby nie wynajmowały powierzchni, nie wynajmowali powierzchni pod tę prezentację. Edukujemy uzdrowiska i hotele, aby też pod to nie wynajmowały powierzchni. Niestety wiele hoteli dorabia albo wręcz żyje z tego prezentacji. Mamy takie dowody, mamy całą listę hoteli, czy nawet uzdrowisk, sanatoriów, które regularnie takie prezentacje organizują. Czyli to jest zarobek. Tak. Kto zyskuje? Tak zwani garowcy, czy ci, którzy te garnki sprowadzają za bezcen markowe albo i nie i sprzedają, organizują to wszystko. Dalej bank, który wie lub nie wie, że jest wykorzystany do kredytu na poczekaniu, osoby często bez zdolności kredytowej. I dalej windykator, któremu już następnego dnia bardzo często sprzedaje się ten dług. No i oczywiście hotel czy uzdrowisko, które wynajmuje powierzchnię. Cztery elementy, ofiarą jest senior. No i z tym walczymy. Kampania nazywa się Stop Manipulacji, nie kupuj na prezentacji. Pod patronatem policji, UOKiK-u, Ministerstwa Sprawiedliwości, coraz więcej osób, instytucji nas popiera. Małopolska włączyła się do akcji. Prezydent Majerowski, prezydent marszałek Kozłowski, czyli województwo małopolskie, Urząd Marszałkowski Małopolskiego poparł tą kampanię, nawet wsparł nas finansowo. Organizujemy warsztaty dla seniorów w całej Małopolsce, ulotki, plakaty, spoty reklamowe, aby ludzie wiedzieli o tym, co się wokół nich dzieje i nie dali się oszukać, wpędzając siebie i potem rodzinę, bo te długi przechodzą. Problemy finansowe, a często też zdrowotne, bo do nas dzwonią ludzie załamani, że zostali oszukani i naciągnięci. No bo to nie są małe pieniądze, czyli już wiemy, że no Stop Manipulacji i Telewizja MTV24 TV no też się włącza. Tak. Jako patron medialny. Medialnie jesteśmy też za tym, aby tego typu oszustwa tępić, a teraz porozmawiamy o czymś takim przyjemniejszym, czyli śpiew, muzyka, taniec, 19 września, Kraków, gdzie, co, jak? Tak, 19 września zapraszamy na piąte, przepraszam bardzo, już szóste ogólnopolskie senioralia w Krakowie, które w tym roku zmieniają nazwę na szóste międzynarodowe senioralia w Krakowie. Dlaczego międzynarodowe? Dlatego, bo dołączają do nas polscy seniorzy mieszkający poza granicami Polski. Dokładnie Rosja, Litwa, Białoruś, Ukraina i Wiedeń. 1500 seniorów w 70 miast, najpierw o 9 w Szaw Mariackim zgodnie z tradycją, w intencji pogodnej jesieni osób starszych, parada wokół rynku, na czele zespół samby Sorir por favor, dwie pętle wokół rynku, każda grupa seniorska, każde miasto z swoim transparentem, przebraniem, okrzykiem. Pokazujemy siłę i moc osób plus 60, przechodzimy do Kino Kijów Centrum i tam cały dzień bezpłatnych wykładów, badań, pokaz mody stylowych seniorek, konkursy, loterie, 30 stoisk badawczych, badanie ciśnienie, skóra, cukier, wzrok, słuch. A wieczorem, zgodnie z tradycją, międzypokoleniówka z DJ Vico, czyli dancing, na którym spotkają się osoby 20-letnie i nawet mamy zgłoszenie osoby 90+. I tak będą wyglądały szóste ogólnopolskie, czyli już teraz międzynarodowe senioralia w Krakowie, na które zapraszamy 19 września
Krakowie. To będziemy o tym jeszcze oczywiście naszych widzów informować, zapraszać bardzo serdecznie. Będzie plakat, będą informacje. Będziemy jeszcze z Tobą, Łukaszu, rozmawiali do tego czasu. No to myślę, że będzie tanecznie, my tam będziemy, nie wiem. No my się oczywiście łapiemy, bo jak jest od 20 plus do 90 plus, czyli ja jak najbardziej. Nasza telewizja jest młodziutka, bo właśnie w tym roku 10 lat. Gratulujemy. Więc 10 lat. No i właśnie czego Głos Seniora życzyłby 10-latkowi? No to taki wnuczek. Życzę i telewizji, i widzom rozwoju dalszego, troski i poświęcania jak najwięcej anteny na tematy prospołeczne, rozwojowe, edukacyjne, abyście włączali, tak jak to robicie do tej pory, w kampanie społeczne, takie jak promocja ogólnopolskiej karty seniora, głosu seniora, naszych konkursów, stylowi seniorzy, senior działkowiec, miłość po 60, przekaż nam swój przepis. Życzymy Wam współpracy z nami, no i znaczy współpracy, na której zyskają widzowie Wasi plus 60 i ich rodziny, bo również mamy projekty międzypokoleniowe, czyli te łączące pokolenia dziadków z wnukami, rodziców z dziećmi w imię wspólnych prospołecznych wartości. No i w tym momencie wiemy, jakie dostaliśmy życzenia. To są pierwsze życzenia, jakie nasza telewizja otrzymała. Bardzo dziękujemy. Dziesięciolecie będziemy obchodzić. Czekaj, może. O, myślę, że to będzie dobry pomysł. 19 września. Zapraszamy. A my zapraszamy już, bo będzie tort. Nie wiem, czy dla wszystkich wystarczy. Ale będziemy się starali, aby było dużo słodkiego. Czyli 19, 7 odsłona. Szósta seniora Liuj. Seniora Liuj. Tak. Bardzo to ciężkie. A wraz z seniorami będzie też i niemowlę, czyli 10-letnia telewizja NTV24. Dziękuję serdecznie. Dziś jeszcze z Krakowa, z Rynku Kleparskiego. A już niebawem odwiedzimy siedzibę naszego kolegi i będziemy dalej mówili i edukowali stop manipulacji. Nie kupuj na prezentacji.